Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Nie milkną echa ubiegłotygodniowej wizyty na Ukrainie trzech przywódców zachodnioeuropejskich: prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i premiera Włoch Mario Dragiego. Przywódcy ci wyruszyli. Wieczorem 15 czerwca z przejścia granicznego w Medyce do Kijowa tym nocnym pociągiem dotarli 16 czerwca. No i ta blisko 12-godzinna podróż wiązała się z przeprowadzeniem długich rozmów na Ukrainie, ale także bardzo długich rozmów między tymi właśnie trzema przywódcami. Warto także zauważyć, że do, już w Kijowie dołączył do tych. Czterech przywódców prezydent Rumunii Klaus Johannis. Natomiast oczywiście najistotniejsze jest to, że w tych rozmowach na Ukrainie brali udział przywódcy państw, które są nastawione na budowę Europy Federalnej. Z jednej strony, jeśli spojrzymy na kanclerza Olafa Scholza, na jego zaplecze polityczne, no to widzimy tutaj umowę koalicyjną, gdzie po raz pierwszy w historii Niemiec. Po zakończeniu zimnej wojny zostało to wpisane w ogóle w umowę koalicyjną, czyli budowa Europy Federalnej, a z drugiej strony dwa państwa, które w ubiegłym roku podpisały traktat Kwirynalski, który również ma taki wydźwięk właśnie. Jeśli chodzi o dążenie do budowy państwa federalnego, europejskiego państwa federalnego, niewątpliwie te dwa państwa, Niemcy i Francja, to był filar tak zwanego formatu normandzkiego, który był bardzo istotny, zwłaszcza po porozumieniach mińskich. Po porozumieniach mińskich, Mińsk I i Mińsk II z września 2014 roku i lutego 2015 roku, tutaj niewątpliwie także widać, że dyplomacja w Chciałaby dołączyć do tej czołówki, do tego tandemu francusko-niemieckiego i mieć istotniejszy wpływ na to, co się dzieje, jeśli, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej. To tyle tytułem wprowadzenia, natomiast to, co jest bardzo istotne moim zdaniem i to, co także wychodzi już pod samej, samej tej wizycie, to fakt, że za kulisami, za tym całym sztafarzem związanym z przekazywaniem wyrazów poparcia dla narodu ukraińskiego, dla walczącej Ukrainy itd. Tak i tak dalej. Odbywały się bardzo ciekawe rokowania, i to też ciekawie, ciekawie opisał dzien, niemiecki dziennik Die Welt, który, który no, przedstawił całą sytuację w taki sposób, że za kulisami kanclerz Niemiec, prezydent Francji i premier Włoch naciskali na Ukrainę, aby poszła na ustępstwa wobec. Moskwy to bardzo, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe i rzeczywiście także korespondujące, moim zdaniem, z linią dyplomatyczną tych trzech, tych trzech państw. Kwestia naciskania na rozwiązanie pokojowe, takie, które dla Zachodu byłoby najbardziej opłacalne, no, jest jak najbardziej zbieżne z polityką Berlina, Paryża i Rzymu. Natomiast z punktu widzenia Ukrainy takie no, dążenie do szybkiego pod Podpisania rozejmu czy pokoju no, wiązałoby się oczywiście z ubytkiem i to poważnym ubytkiem terytorialnym. I myślę, że w kontekście tej, tej wizyty potwierdzają się liczne opinie, także moja, że dzisiaj Niemcy, Francja i Włochy są tak naprawdę zainteresowane w jak najszybszym porozumieniu się z Rosją w, do, w tak najszybszym powrocie do tego, co się tak publicystycznie określa mianem business as usual, takiego, no po prostu do interesów jak zwykle. I widać zresztą, że te najważniejsze państwa europejskie, takie jak Niemcy i Francja już od dłuższego czasu pod różnymi pretekstami, no tak naprawdę opóźniają dostawy broni na, na Ukrainę. I zresztą myślę, że ta długa, długo oczekiwana przez część środowisk niemieckich wizyta kanclerza Olafa Szolca na Ukrainie. Te, także była poprzedzona interesującymi takimi docinkami ze strony ambasadora Ukrainy w Niemczech. No, zresztą ten ambasador jest znany. Mówimy, o, Andriju, o panu Andriu Melnyku, który jest znany i z ciętego języka, i z takich dosyć ostrych docinek w stronę. Właśnie niemieckiego kanclerza, zresztą, zresztą ambasador Melnyk przed tą wizytą zamieścił na Twitterze zdjęcie pięciu czołgów i zwrócił się tym tweetem do niemieckiego rządu, mówiąc, mówiąc no, zadając pytanie, dlaczego odmawiają wsparcia Ukrainy bojowymi wozami piechoty Marder, które Rheinmetall mógłby. No, bardzo szybko dostarczyć w sytuacji w której Ukraina wykrwawia się w Donbasie. No i takich docinków oczywiście ze strony dyplomacji ukraińskiej w ostatnim czasie było znacznie więcej pod adresem Niemiec zresztą te kwestie opóźnienia dostaw czy też niechęci do dostarczania sprzętu wojskowego na Ukrainę wielokrotnie opisywałem w podcaście geopolitycznym i rzeczywiście widać tutaj charakterystyczną tę politykę niemiecko-francuską, zwłaszcza niemiecko-francuską. Natomiast sprawa Włoch jest także bardzo ciekawa. We Włoszech doszło do bardzo istotnego rozłamu w ruchu pięciu gwiazd właśnie w kontekście sporu o wsparcie dla Ukrainy. Poświęcę temu osobny odcinek, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe i bardzo charakterystyczny trend. To w ogóle wystąpienie włoskiego ministra spraw zagranicznych Luigiego Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd jest moim zdaniem bardzo ciekawym trendem, i warto to omówić w osobnym, w osobnym odcinku. Na kanwie tej wizyty bardzo charakterystyczne moim zdaniem jest wystąpienie doradcy kanclerza Niemiec Olafa Scholza do spraw polityki zagranicznej Jensa Pletnera który, który podczas spotkania Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych bardzo wpływowej zresztą organizacji powiedział czy wypowiedział się na temat kwestii właśnie dostarczenia wsparcia zbrojnego na Ukrainę myślę że warto ten fragment zacytować to jest cytat można zapełnić wiele stron gazet dwudziestoma marderami, ale mniej jest poważnych artykułów o tym, jak będą wyglądały nasze stosunki z Rosją w przyszłości. Jedna, jest to jednak co najmniej równie zajmujące i istotne pytanie, które można by przedyskutować i na temat którego można by prowadzić publiczny dyskurs. Koniec cytatu. Mardery to oczywiście te bojowe wozy piechoty, i to wydaje mi się opinią, która świetnie obrazuje stosunek niemieckiego establishmentu, moim zdaniem także francuskiego, do wojny na Ukrainie. W mojej ocenie, zarówno dyplomacja niemiecka, jak i jak i dyplomacja francuska, czy też szerzej w ogóle strategia obu tych państw wobec wojny na Ukrainie, jest bardzo silnie skoncentrowana na to, na sytuację postwojenną, jak będą się układały relacje z Rosją w przyszłości. Oba te państwa są szalenie zaniepokojone kwestiami skutków kryzysu energetycznego, żywnościowego, a być może także migracyjnego który będzie pochodną właśnie tych, tych dwóch pierwszych w przyszłości, no i oczywiście kwestią współpracy i nie tylko surowcowej, w ogóle szeroko pojętej, strategicznej z Rosją w przyszłości. Widać, że te państwa, no zwłaszcza Niemcy i, i Francja, nie traktują Ukrainy w, w równy stosu, w sposób, jak, jak, Federacji, jak Federacji Rosyjskiej. Postawa tych trzech państw jest szczególnie istotna w kontekście celów operacyjno-strategicznych Federacji Rosyjskiej. Widać tę koncentrację Federacji Rosyjskiej na Donbasie, na osiągnięciu konstytucyjnych granic tzw. Donieckiej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, konstytucyjnych granic, czyli granic obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Osiągnięcie tych granic pozwoliłoby Rosji na nie tylko na ogłoszenie takiego propagandowego zwycięstwa, ale także na przeprowadzenie Przeprowadzenie tego scenariusza krymskiego, który pamiętamy z 16 marca 2014 roku, czyli na przykład przeprowadzenie referendum za przyłączeniem tego obszaru. Do Federacji Rosyjskiej. Być może podobne referendum byłoby także przeprowadzone na południu, już opanowanym przez, przez Rosję. Wiemy, że Ukraina jest odcięta od Morza Azowskiego. W perspektywie takiej operacyjno-strategicznej, niewątpliwie ważnym celem dla Federacji Rosyjskiej byłoby w ogóle odcięcie Ukrainy od morza, od Morza Czarnego i, i zajęcie całego południa tego państwa, co pozwoliłoby oczywiście także no, zdławić gospodarczo. Ukrainę, i właściwie przekształcić ją w państwo kadłubowe, bez, bez, do, be, odciętym od morza, w, w, w znacznym stopniu osłabionym bardzo mocno gospodarczo. I niewątpliwie ta polityka dzisiejsza, tej osi, że tak to nazwę geopolitycznie, Paryż, Berlin, Rzym, pokazuje, że, że te państwa byłyby skłonne do naciskania na establishment ukraiński, jeśli chodzi o przyjęcie traktatu rozejmowego czy, czy jakiegoś traktatu pokojowego, niekoniecznie korzystnego dla państwa ukraińskiego. Te zapewnienia, z którymi przyjechali trzej zachodnioeuropejscy przywódcy o kwestii uzyskania statusu kandydata do Unii Europejskiej przez Ukrainę, moim zdaniem można potraktować jako część po prostu takiego politycznego, politycznego PR-u. Nic więcej, tak naprawdę. Nie traktowałbym tego w żaden sposób jakoś bardzo, bardzo poważnie. Zresztą także warto zauważyć, że że Spiegel Online skomentował to jako, jako otrzymanie przez Ukrainę tak naprawdę pustej obietnicy. No mówmy sobie szczerze, z punktu widzenia realpolitik Ukraina dzisiaj potrzebuje broni, pieniędzy pełnego takiego geopolitycznego wsparcia natomiast te puste obietnice o członkostwie w Unii Europejskiej no, są tak naprawdę nic nie warte jeśli chodzi o realną sytuację na froncie, realną sytuację geostrategiczną to część zresztą także komentatorów we Francji i w Niemczech wskazuje, że jest to taka pusta obietnica bycia kandydatem Bycie kandydatem na czas tak naprawdę nieokreślony. Tak? No, oczywiście można powiedzieć, że w sensie takim symbolicznym status kandydata jest ważny jako symbol europejskiej solidarności i tak dalej, ale wiemy doskonale, że w geopolityce, w geostrategii decydują armaty, decyduje realna siła, a nie. A nie różnego rodzaju właśnie takie puste, puste określenia. Warto także zauważyć, że w samej Unii Europejskiej dochodzi do silnego rozdźwięku między takimi państwami, właśnie jak Włochy, Francja i Niemcy, a państwami bałtyckimi czy. Polską, które, które są o wiele bardziej zaangażowane w, te, w, te, w to wsparcie Ukrainy. No i można oczywiście także zadać pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy dojdzie do podpisania takiego, chociażby traktatu rozejmowego, niekoniecznie korzystnego dla, dla Ukrainy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza państwa polskiego. Kiedy państwa takie jak Francja, Niemcy czy Włochy, wrócą do business as usual, wrócą do normalnych no albo prawie normalnych relacji gospodarczych z Rosją, wrócą do, do robienia interesów po prostu z Rosją, niekoniecznie tylko i wyłącznie gospodarczych, także patrząc na kwestie budowy nowego europejskiego porządku pokojowego, bo myślę, że to jest także bardzo ważna perspektywa, jak będzie wyglądała pozycja państwa polskiego. Myślę, że warto sobie zadawać te pytania, patrzeć na na całość szerzej, bardziej chłodno i, i patrzeć, jak państwa większe, bardziej znaczące niż Polska w Unii Europejskiej zachowują się wobec tego konfliktu. Dziękuję Państwu za uwagę.